o tym takim aspekcie silnej demokracji bezpośredniej w Stanach Zjednoczonych się czasami zapomina. 7 listopada w Stanach Zjednoczonych odbyło się łącznie aż 28 głosowań, że my mówimy o referendach, które odbywają się na poziomie stanowym. Tak. A są referenda, które odbywają się na niższych szczeblach, referenda bardziej lokalne. Kilkadziesiąt głosowań w samym listopadzie. Tak wygląda referendalny kalendarz Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj na lub bezpośrednio zaprosiłam Tomasza Sznowca, politologa. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Właśnie w celu podsumowania jednego z takich referendów, które odbyło się w Ohio. Tomku, czego to referendum dotyczyło, kiedy konkretnie ono się odbyło? To znaczy zasadniczo, bo nawet były dwa referenda w Ohio i do nich sięgniemy. W Stanach Zjednoczonych zwłaszcza, one się odbyły 7 listopada. 7 listopada w Stanach Zjednoczonych odbyło się łącznie aż 28 głosowań. Mhm. Do tego dochodzą jeszcze 4 kolejne głosowania, które odbyły się w Luizjanie. I to nie mówię w tej chwili o tych głosowaniach, które już na kanale omawialiśmy, ale o kolejnych 4 głosowaniach. Zresztą w stanie Ohio też już byliśmy i wtedy też zapowiadałem, tak, kiedy rozmawialiśmy o propozycji zmiany konstytucji, żeby kolejne zmiany konstytucji wymagały większości 60% głosujących w referendum do zatwierdzenia, że tak naprawdę jednym z powodów była właśnie ta inicjatywa, która została 7 listopada przegłosowana, czyli inicjatywa dotycząca prawa aborcyjnego. Z kolei drugie głosowanie, które odbyło się w stanie Ohio w ten dzień, dotyczyło legalizacji marihuany. Czyli dwie kwestie, które tak naprawdę są dosyć różne, ale też wiemy, że potrafią być kontrowersyjne. Jaka jest forma takiego przebiegania referendum? Czy obywatele, mieszkańcy Ohio głosują na jednej karcie, dostają dwie osobne karty? To w ogóle jakby takie głosowania w Stanach Zjednoczonych są zwyczajowo łączone, mhm, możliwie na małej ilości kart, bo czasami po prostu też ta liczba głosowań jednego dnia w Stanach jest większa. Często to się odbywa z wyborami, czy to lokalnymi, czy ogólnokrajowymi. Dlatego też rok taki jak tegoroczny jest nawet trochę bardziej ubogi pod tym względem, bo w przyszłym roku odbędą się wybory prezydenckie, odbędą się wybory do Izby Reprezentantów, do części Senatu. I zwykle w takich latach tych referendów odbywa się nieco więcej, więc w przyszłym roku pewnie jeszcze, zresztą już podobną ilość referendów, jak w tym roku mamy zapowiedzianych, a pewnie jeszcze ich trochę przybędzie. Jeżeli chodzi o samą procedurę głosowania, to ja bym nawet się troszkę cofnął do tego, jak się inicjuje. Bo kiedy ostatnio rozmawialiśmy o referendum konstytucyjnym w Ohio, a charakter konstytucyjny miało to pierwsze głosowanie, drugie miało charakter ustawowy, mówiliśmy o zainicjowaniu referendum głównie przez legislaturę stanową. Jakie są wymagane większości, żeby legislatura stanowa zainicjowała głosowanie. Natomiast te głosowania, które tutaj mieliśmy okazję śledzić, miały inny charakter, ponieważ one były zainicjowane przez obywateli. Zgodnie z regulacjami stanu Ohio, zmianę konstytucji może zaproponować 10% liczby osób, które wzięły udział w ostatnich wyborach na gubernatora. Czyli bierzemy liczbę osób głosujących w ostatnich wyborach gubernatorskich w danym stanie i 10% tej liczby to jest minimalna liczba podpisów, jaka musi zostać złożona, aby dana kwestia, dany temat został poddany pod referendum. I w takiej sytuacji już nie jest wymagana zgoda legislatury stanowej. Mieszkańcy mogą samodzielnie taką propozycję złożyć. Pod tym względem w ogóle Ohio nie jest wyjątkiem. Możliwość takiego zainicjowania referendum konstytucyjnego istnieje w 16 stanach. Są jeszcze 2 stany, które również mają taką możliwość. Tam jednak w procedurze wymagana jest zgoda legislatury. Z kolei tutaj wymagana jest tylko po prostu inicjatywa obywateli, aczkolwiek ona jest obarczona dodatkowymi założeniami i dodatkowymi wymaganiami.
To znaczy, te podpisy muszą być zebrane w przynajmniej połowie, czyli 44 z 88 hrabstw. I to w takiej ilości, że w każdym z hrabstw musi być przynajmniej połowa tego wymagania, które przypada na hrabstwo. Czyli to nie może być tak, że w 20 hrabstwach zbierzemy wymaganą ilość podpisów i dorzucimy kilka podpisów z pozostałych hrabstw, tylko w tych 44 hrabstwach faktycznie trzeba zebrać pokaźną ilość podpisów. I to jest jakby taki drugi wymóg, na który też trzeba zwrócić uwagę, no bo to czasami umyka, że zebranie określonej liczby podpisów jest łatwiejsze niż zebranie tej samej liczby podpisów, ale w momencie, kiedy zostaje to rozrzucone na różne regiony, no co wynika oczywiście z pewnych rzeczy takich jak po prostu siła organizacji, która zbiera. Aczkolwiek tutaj w Stanach Zjednoczonych warto zwrócić uwagę na to, że bardzo często przy takich inicjatywach po prostu zatrudnia się profesjonalną firmę, która zajmuje się zbieraniem podpisów. Tak też było przy tych inicjatywach obu. I to jest tak, że przy każdej z tych inicjatyw po kilka milionów dolarów zostało przeznaczonych na opłacenie firmy zajmującej się właśnie zebraniem podpisów, aby inicjatywa w ogóle wystartowała. Zupełnie inna praktyka niż w Polsce w takim razie. Tak, to jest absolutnie zupełnie odrębna praktyka. W Polsce wręcz mamy zakaz płacenia za zbieranie podpisów. Aczkolwiek to wynika trochę z takiej kultury politycznej w Stanach Zjednoczonych, która bardzo mocno oparta jest na tym, że kampanie, czy to wyborcze, czy referendalne, wiążą się z bardzo dużymi wydatkami finansowymi. To jest taka pewna specyfika, aczkolwiek też nie pozbawiona wad i bardzo często krytykowana, wskazuje się na to, że po prostu bogaci, duże firmy, korporacje są przez obecne regulacje mocno uprzywilejowani. No i tutaj mamy już uprzywilejowanie w ogóle na poziomie zbierania w ogóle samej inicjatywy, a później oczywiście do tego dochodzi kampania i w tej kampanii też wydano sporo środków. Oczywiście kwestia aborcyjna, to na tym kampania skupia się zdecydowanie najbardziej. Zresztą z tych wszystkich ponad 30 głosowań, o których wspomniałem, tak naprawdę kwestia referendum aborcyjnego w Ohio była tą, która najbardziej skupiała uwagę w całych Stanach Zjednoczonych. Tam sprawę komentowali najważniejsi politycy, też się w nim angażowali. Sprawę komentował prezydent Biden, wiceprezydentka Kamala Harris oraz wielu członków rządu, najważniejszych przedstawicieli demokratów, były prezydent Barack Obama. I także w samej kampanii zaangażowanych było wielu przedstawicieli, tutaj nawet powiedziałbym po stronie demokratów nieco większa ilość, ale także kandydaci na prezydenta po stronie republikańskiej, więc to była naprawdę istotna kwestia. I to się też oczywiście przekładało na finansowanie, bo obie strony wydały odpowiednio prawie 40 i prawie 30 milionów dolarów na kampanię z korzyścią dla zwolenników zagwarantowania prawa do aborcji, nie tylko prawa do aborcji, do tego jeszcze zaraz przejdę, ale jakby no, to było coś, co tak skupiało uwagę i do tego trochę się sprowadzało dyskusję. Natomiast jak popatrzymy na kwestię wydatków na kampanię dotyczącą marihuany, no to tam już te wyniki są dużo niższe, bo zwolennicy legalizacji wydali 6 milionów, z czego 4 miliony na zebranie podpisów na samą inicjatywę, a z kolei przeciwnicy wydali 400 tysięcy. Więc też oczywiście mamy tutaj dużą różnicę, ale to też pokazuje, że ta kwestia nie budziła aż tak wielkich emocji. Jeżeli chodzi o sam temat pytania referendalnego, to dotyczyło ono wprowadzenia do Konstytucji Ohio przepisów gwarantujących wolność w decydowaniu, wolność podejmowania i wykonywania własnych decyzji reprodukcyjnych, w tym decyzji dotyczących aborcji, antykoncepcji, leczenia bezpłodności, opieki nad kwestiami poronień i kwestii kontynuowania ciąży oraz wprowadzono wyjątek, że władze legislacyjnie można ograniczyć stosowanie aborcji po okresie, kiedy płód uzyskuje żywotność, czyli możliwość przeżycia poza organizmem matki. W takich przypadkach
jest możliwe wprowadzenie ograniczeń aborcji w Ohio, ponieważ to referendum zostało przyjęte, prawie 57% osób zagłosowało za tą poprawką. W związku z czym zgodnie z konstytucją Ohio tylko w tym okresie może być ograniczona możliwość dokonywania aborcji w tym stanie. A jak wygląda ta kwestia w przypadku legalizacji marihuany? W przypadku legalizacji marihuany, no to po prostu marihuana do tej pory w Ohio nie była zalegalizowana. Dobijamy do połowy stanów, które zalegalizowały marihuanę, ponieważ tutaj również opcja zwolenników wygrała podobnym stosunkiem głosów. Tutaj nieco więcej, ale też niecałe 57% głosów oddano za legalizacją. I ta legalizacja została zaproponowana na zasadzie analogicznej względem alkoholu. Jakby zwolennicy proponowali, żeby traktować marihuanę w zasadzie tak jak alkohol, czyli żeby było legalne posiadanie marihuany, aczkolwiek tutaj wskazano ograniczoną ilość, to jest 2,5 uncji, to będzie około 80 gram mniej więcej. Nie jestem, to jest takie ogólnikowe przeliczenie, niedokładne, uncji na gramy. I oczywiście od 21 roku życia, ponieważ w stanie Ohio, jak w większości stanów, od tego wieku można spożywać alkohol. No i oczywiście inne towarzyszące temu regulacje, nałożenie opodatkowania, no bo wcześniej nie było opodatkowania, skoro nie była marihuana legalna. I tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o kampanię, no to powiedziałbym, że ona wyglądała tradycyjnie, jak każda kampania dotycząca legalizacji marihuany, czy w ogóle jakichś środków narkotyzujących. Wskazywano na to, że na kwestie wolności, na kwestie, że i tak będzie to spożywane, że lepiej mieć to pod kontrolą, a oczywiście przeciwnicy wskazywali na negatywne skutki marihuany, na możliwość popadnięcia w nałogi, wejść w twardsze narkotyki, do których marihuana ma być tym narkotykiem wprowadzającym. Natomiast no, z pewnością to głosowanie i ta kampania były mocno w cieniu tego referendum aborcyjnego, które zdecydowanie najmocniej skupiało na sobie uwagę. Sama w ogóle procedura też przy samym inicjowaniu tego referendum odbyły się aż 3 rozprawy przed Sądem Najwyższym stanu Ohio. 2 jeszcze na etapie zbierania podpisów, ponieważ skarżono z 2 punktów tą propozycję. Pierwsza dotyczyła tego, że zdaniem skarżącego proponowana regulacja nie wskazywała wszystkich aktów ustawowych, które byłyby zmienione po wprowadzeniu tych przepisów. Natomiast w obu tych sprawach, czyli także tutaj Sąd Najwyższy uznał, że zapisy ustawowe tutaj są w propozycji dostatecznie jasne i nie trzeba enumeratywnie wskazywać tych ustaw, które zostaną zmienione. Z kolei druga skarga dotyczyła tego, że tak naprawdę sprawa dotyczy więcej niż jednej kwestii, więc w stosunku do każdej z tych kwestii powinna istnieć odrębna inicjatywa i odrębnie powinny być zbierane pod nią podpisy. A z kolei trzecia skarga już na późniejszym etapie dotyczyła karty do głosowania i tego, co się na niej zawrze. I tu z kolei zwolennicy aborcji skarżyli tą decyzję, ponieważ twierdzili, że karta do głosowania wprowadza w błąd, ponieważ karta do głosowania oczywiście to jest cały akt, cała propozycja, ale na karcie jest wyjaśnienie, co to oznacza. I tam wskazano między innymi użyto zwrotu nienarodzone dziecko, co zdaniem skarżących wprowadzało w błąd i miało charakter agitujący na rzecz jednej ze stron. Natomiast również tutaj Sąd Najwyższy odrzucił ten wniosek. Tak naprawdę on tam co prawda wprowadził, bo tam sądy mają możliwość zgłoszenia, jakby wprowadzenia poprawki do aktu, jeśli coś jest niezgodne z prawem. Natomiast tam została wprowadzona jedynie drobna redakcyjna korekta dotycząca zupełnie innej kwestii, mianowicie zmieniono to, że to nie mieszkańcy Ohio zmieniają, tylko stan Ohio zmienia prawo,
Więc to była czysto redakcyjna, prawna kwestia. A wszystkie te protesty zostały odrzucone. Oczywiście tutaj można też nakreślić szerszy kontekst odnośnie aborcji, bo referenda aborcyjne to są w tej chwili w Stanach Zjednoczonych jedne z popularniejszych referendów. Już w zeszłym roku odbyło się 6 takich głosowań w ogóle w Stanach, w całej historii, a trzeba tutaj wziąć pod uwagę, że jednak w trakcie obowiązywania Roe vs. Wade to było mocno ograniczone. Odbyło się ponad 60 głosowań dotyczących jakiejś regulacji aborcyjnej w Stanach Zjednoczonych. No oczywiście zakres tych regulacji, propozycji mógł być bardzo różny. Nie zawsze dotyczył zakazu bądź dozwolenia aborcji. Natomiast temat wrócił po tym, jak Sąd Najwyższy uchylił decyzję Roe vs. Wade, czyli uznał, że Stany mogą kształtować politykę odnośnie dostępu do aborcji, ponieważ odrzucił wcześniejsze własne orzeczenie, wskazując, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych nie reguluje tej kwestii. I oczywiście z wyłączeniem kwestii ochrony życia matki. I wtedy temat wrócił. Tak samo wrócił w stanie Ohio, bo co prawda stan Ohio w tej chwili w chwili przeprowadzenia referendum Ohio gwarantowało możliwość przeprowadzenia aborcji do 21 tygodnia i 6 dnia ciąży. Oczywiście ten limit nie obowiązywał kwestii zagrożenia życia i zdrowia matki. Natomiast pomimo tego, że w ustawodawstwie była taka gwarancja, to pojawiła się propozycja ograniczenia aborcji do momentu, żeby była możliwa do momentu wykrycia akcji serca u dziecka i od tego momentu miałaby być zakazana. I ta regulacja została przez legislaturę stanową przyjęta. Natomiast legislacja ta została zaskarżona do Sądu Najwyższego stanu Ohio w celu jego wstrzymania. I ta inicjatywa referendalna właśnie miała na celu to, żeby zmienić konstytucję stanu Ohio w ten sposób, że no, po wprowadzeniu tej regulacji w oczywisty sposób wprowadzenie w życie tej wcześniejszej regulacji, która mówiła o możliwości aborcji jedynie do momentu wykrycia akcji serca u dziecka, ona nie może być wprowadzona, ponieważ jest niezgodna z regulacją konstytucyjną na poziomie stanowym w Ohio. No i stąd jakby była ta inicjatywa i stąd był cały spór. Widzimy zatem, że kwestia aborcji jest kontrowersyjna nie tylko w Polsce. My zresztą na kanale też rozmawialiśmy na ten temat, bo omawialiśmy różne referenda aborcyjne na świecie. Też zachęcam do zobaczenia tamtego filmu. Wtedy co prawda Stanów Zjednoczonych, z tego co pamiętam, nie poruszaliśmy. Natomiast tak jak wskazuje, w Stanach Zjednoczonych na poziomie stanowym jest to w tej chwili jeden z najpopularniejszych tematów referendalnych. No i zresztą kwestia legalizacji marihuany wygląda tu podobnie. Tak, właśnie jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to wtedy mówiłeś, że tych referendów było tak naprawdę kilkadziesiąt, więc trudno by było w takim filmie przeglądowym omówić tak naprawdę każde z nich. Dlatego też właśnie na kanale lub bezpośrednio wracamy do tych referendów, które są na bieżąco i przy okazji, tak jak teraz to zrobiłeś, wspominamy te, które gdzieś były w przeszłości. No na pewno jeszcze do Stanów Zjednoczonych i tych referendów będziemy tutaj wracać, bo po pierwsze bardzo jakby to jest interesujące, że demokracja bezpośrednia wygląda zupełnie inaczej w każdym kraju, ale w wielu krajach demokratycznych korzysta się z różnych narzędzi demokracji bezpośredniej i jest to żywa praktyka. Myślę, że kilkadziesiąt referendów w całych Stanach Zjednoczonych w ciągu jednego miesiąca robi wrażenie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że tak jak powiedziałeś, w tym roku tych referendów jest mniej niż szykuje nam się różnych głosowań w przyszłym roku, bo w Stanach Zjednoczonych jest ta praktyka łączenia głosowań. Też możemy tutaj jeszcze dodać,
że my mówimy o referendach, które odbywają się na poziomie stanowym. Tak. A są referenda, które odbywają się na niższych szczeblach, referenda bardziej lokalne. No i my tych najbardziej lokalnych referendów oczywiście w Stanach Zjednoczonych nie omawiamy, ale jakby do tego doliczyć, to tych referendów jest jeszcze więcej. Mhm. I o tym takim aspekcie silnej demokracji bezpośredniej w Stanach Zjednoczonych się czasami zapomina. Natomiast ja bym jeszcze wrócił do jednej kwestii, bo sobie uświadomiłem, że w kwestii referendum odnośnie legalizacji marihuany nie powiedziałem jednej kwestii, ponieważ sposób inicjowania referendum, który przedstawiłem, dotyczy inicjowania referendum w sprawie zmiany konstytucji. Referendum dotyczące marihuany nie miało takiego statutu. Ono dotyczyło kwestii zmiany prawa, zmiany ustawodawstwa. I wówczas obowiązują inne wymogi co do zebrania liczby podpisów. Wówczas potrzebne jest zebranie 6% liczby głosującej w ostatnich wyborach gubernatorskich, aczkolwiek też z takim zastrzeżeniem, że najpierw trzeba przedstawić 3%. Tutaj te wymogi odnośnie 44 hrabstw, czyli połowy, że w nich muszą być zebrane te podpisy, również obowiązują. I po przedłożeniu tych 3% legislatura stanowa może się tym zająć, może przyjąć, no i wtedy przy 3% po prostu się przyjmuje, się dalej nie zbiera, albo może odrzucić lub zlekceważyć taką inicjatywę. I w sytuacji, gdy odrzuci lub zlekceważy taką inicjatywę, inicjatorzy zbierają kolejne 3% i wówczas doprowadzają do tego referendum bez udziału legislatury stanowej. No i też tu jako ciekawostkę można powiedzieć, że możliwości inicjowania zmian ustawowych w poszczególnych stanach z taką inicjatywą pośrednią z udziałem legislatury ma zaledwie 9 stanów w USA, czyli mniej niż ma bezpośrednią możliwość zainicjowania zmiany konstytucji na poziomie stanowym w poszczególnych stanach, co mogłoby się wydawać nieco kontrintuicyjne. A czy z tych referendów, które odbyły się w Ohio, czy w ogóle z praktyki referendalnej w Stanach Zjednoczonych na poziomie stanowym, możemy wyciągnąć jakieś wnioski czy dobre praktyki, które można by było zaimplementować także w Polsce? Znaczy, wydaje mi się, że kwestia jakiejś ogólnie zakrojonej kontroli pytań, oczywiście to też nie jest tak, że tam sąd ma pełną dowolność. Zresztą nawet tam sędziowie, którzy odrzucili tą skargę odnośnie sposobu zapisu pytania, oni też wskazywali, że im się ten zwrot nie podoba. A mimo to jakby został on zaakceptowany, bo był w granicach prawa i nie wprowadzał w błąd, było jasne, nad czym się głosuje. Ale wydaje mi się, że taka kontrola sformułowania pytań, jak one są sformułowane, zwłaszcza na tle naszego ostatniego referendum, to jest coś, na co moglibyśmy zwrócić uwagę. No i tradycyjnie to jest nie tylko z Ohio, ale że mamy konkretną regulację prawną, która jest wprowadzana po referendum, a nie, że dajemy zobowiązanie ogólne do ustalenia czegoś później, no to są chyba najważniejsze zmiany, które ja bym chętnie w Polsce zobaczył. Dziękuję za rozmowę i podsumowanie tego referendum w Ohio. Tak jak już wspominałam, będziemy do Stanów Zjednoczonych w tym duecie na pewno jeszcze wracać, bo tych referendów odbyło się sporo i co najmniej zostało jeszcze nam 30 kilka głosowań z samego listopada. Właśnie, co najmniej kilka z nich jeszcze będziemy tutaj omawiać, żeby pokazywać, jak może wyglądać demokracja bezpośrednia, żeby pochylać się nie tylko nad tym polskim podwórkiem. A tobie, Tomku, dziękuję już za kolejną wizytę na kanale lub bezpośrednio i do zobaczenia.